To miała być praca w salonie masażu. Okazało się jednak, że bytomski salon tak naprawdę jest domem publicznym, a jego właścicielka czerpie korzyści z nierządu. Śląskim policjantom udało się ustalić, że wykorzystywanych było tam aż 5 kobiet. Część z nich zmuszana była do prostytucji. Zatrzymana kobieta odpowie także za handel ludźmi, bo zwerbowane kobiety przewożone były do nielegalnych domów publicznych w Niemczech. 52-letnia kobieta zaangażowała w ten proceder również swojego 23-letniego syna. Zastępował ją w Bytomiu, gdy ta była za granicą. Śledczy w toku prowadzonego postępowania ustalili, że kobieta, wykorzystując krytyczne położenie 5 kobiet, zmuszała je do prostytucji. W podobny sposób werbowała również kobiety do pracy za granicą na terenie Niemiec. Tam z kolei pomagała jej w tym procederze 33-letnia kobieta, która w Niemczech pobierała opłaty za prostytuowanie się kobiet, które pracowały w nielegalnym domu publicznym. 52-letnia kobieta oraz jej 33-letnia wspólniczka na wniosek prokuratora decyzją sądu trafiły do aresztu. Natomiast 23-latek został objęty policyjnym dozorem. Za przestępstwo związane z handlem ludźmi grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat.